Barbara Dziuk, poseł na Sejm, chce zaprezentować program Nowa Piątka Prawa i Sprawiedliwości, przygotowana dla Polek i Polaków. Rusza kampania wyborcza, są przygotowane różnego rodzaju rozwiązania, natomiast praca u podstaw, praca dla Polaków, oczekiwania wszystkich grup społecznych w miarę możliwości rząd Prawa i Sprawiedliwości realizuje. Taką też teraz mamy przybraną drogę, to znaczy piątka, nowa piątka dla Polski. I to, co jest jakby fundamentem, czyli to młode pokolenie, które oczekuje właśnie dobrych rozwiązań. Ludzie do 26 roku życia, kiedy wchodzą w te różne zawiłe sytuacje społeczne, będą mieli możliwość niepłacenia podatku. Jest to bardzo dobre rozwiązanie, ponieważ nie wiedzą, czy będą mieć własną działalność, czy będą pracować u pracodawcy, i takie rozwiązanie po wsłuchaniu się w potrzeby młodego pokolenia, które będzie tworzyć przyszły PKB, jest bardzo istotne. Druga bardzo ważna rzecz to 500+ dla pierwszego dziecka, dla rodzin, które też tego oczekiwały. Program, który obecnie jest prowadzony, jest bardzo dobry, tym bardziej, że naprawdę te pieniądze są inwestycją zarówno w przyszłe pokolenia, ale też inwestycją w gospodarkę. Obrót pieniądza to są normalne mechanizmy ekonomiczne, które rząd Prawa i Sprawiedliwości wykorzystuje po analizie budżetu państwa. Oczywiście bardzo ważne jest obniżenie kosztów pracy. Tutaj spotkania z pracodawcami jest istotnym kierunkiem i wsłuchiwanie się w te oczekiwania, bo wiadomo, że ten budżet, który mamy w państwie, wypracowują pracodawcy i szacunek i uwagi z tego resortu są bardzo istotne. Wiem, że jeszcze wiele musimy zrobić, natomiast już jest kierunek obrany, jest to też konstytucja dla biznesu, z którego korzysta wielu młodych ludzi, ale też i pracodawców, którzy prowadzą naprawdę bardzo dobrze rozwój gospodarczy, także jest to też oferta przygotowania dla tego resortu. No a ten kierunek dla seniorów, którzy naprawdę wiele wnieśli już do Polski, ale też są pewnego rodzaju grupą, którą trzeba wspomóc. 13. pensja, która jest bardzo dobrym rozwiązaniem, o której się mówiło od lat, będzie wprowadzona w tym roku w życie, także też ta grupa została w pewnym sensie dowartościowana po analizie budżetu państwa. No i najlepszy kierunek, który może być dla rozwoju gospodarczego, bo tutaj w tych kwestiach jest dużo rozwiązań przygotowanych, to infrastruktura, która przez lata została zdemontowana. Chodzi tutaj o PKS, o połączenia kolejowe, które zostały pozamykane przez, bym powiedziała, mało roztropne decyzje samorządów województwa, wojewódzkich, Urzędu Marszałkowskiego. Teraz będą przywracane i z tego się bardzo cieszę, bo nasz rejon, Tarnowskie Góry, będzie mógł wiele tych połączeń odbudować, a przede wszystkim połączenie z Opolem, o które tutaj naprawdę wielu mieszkańców zarówno powiatu tarnogórskiego apelowało, tu osobiście w moim biurze, ale też inne gminy już poza naszym województwem. Także połączenie tutaj, synergia tych kierunków, które są bardzo istotne, abyśmy się mogli przemieszczać ekologicznie, bo też nam chodzi o sprawę obniżenie smogu w naszym regionie, to też właśnie jest ta infrastruktura przygotowana do tego typu działań. Pani Konik, medycyna, tutaj też pewnie gdzieś się mieści, szczególnie w punkcie 4, starsi i słabsi. Właśnie, tu jest to dla mnie bardzo ważny kierunek, ponieważ dla tych osób jest taki projekt, takie spotkania medyczne, ale też i rozwiązania finansowania z NFZ-u. I z tego tytułu bardzo muszę powiedzieć, jestem zadowolona, że ministerstwo wsłuchuje się właśnie w te interpelacje przygotowane
przez osoby starsze, które są bardzo kreatywne, bardzo wymagające, ale też i bardzo życzliwe w tych dyskusjach. I myślę, że tutaj tylko przez dialog, przez to zrozumienie wzajemne możemy wypracować dobre kierunki zarówno w medycynie, ale też w rozwoju osobistym i gospodarczym. Opozycja twierdzi, że te pomysły im ukradliście. Wydaje mi się, że ten program, który już funkcjonuje przez prawie 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, się sprawdził, a to jest kontynuacja naszego programu. Ja wiem, że wiele osób mogło mówić o pewnych marzeniach, ale te marzenia trzeba realizować przy spinającym się budżecie państwa. I to akurat ten kierunek, który obrało Prawo i Sprawiedliwość, jest właściwym i przede wszystkim to nie jest mówienie fikcyjne, tylko realizacja rozwoju tej średniej klasy społeczeństwa i temu ten program ma służyć, a że opozycja będzie zawsze krytykować, ja bym wolała, żeby krytykowała merytorycznie i współpracowała, to wtedy coś dobrego wynika, a nie na zasadzie odmrożę sobie uszy na złość babci.